Lenistwo level EDC. Obiad robiony w hamaku. Dzień dobry. Staliśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Gotujemy wodę. Teraz będzie kawka, a teraz jest porridge. Śniadanie królów, śniadanie mistrzów, czyli owsianka ekspresowa z dosypanymi płatkami. Nie, to są wiórki kokosowe, nie płatki. Wiórki. Z wiórkami kokosowymi. Zaraz zwijamy obóz, niestety, i będziemy ruszać w drogę. Zaraz was oprowadzę po obozie, żebyście zobaczyli, jak żeśmy spali do dzisiaj. Ale najpierw policz. O, tak żeśmy spali. Tu jest ten Walt Andriksen. Niedobra, bo jesteś zmęczony. Waldenson Andersen. Waldemarsen. Boże, z kim ja tu przyjechałem? A my to niby z kim? To jest ten Waldek, o, co się zakochał we fly hamaku foreście i będzie, o, kileki bierę. Tu spał Krzysiek w duszku. Tu spał Grześ w ten. W outdoorze od fly hamaka. I pożyczył sobie od Romka heksę. Bo lekka, niecałe pół kilo. Żeby trochę mniej taszczyć. A tu spał ja. W lesowikowej drace. Chyba nagram w ogóle reckę. Dałem plamę, kurde, bo powiedziałem w hamakowe love, że on ma 3 metry, on ma 3,30 i to te 30 cm, to jest to te 30 cm, o które żeśmy walczyli. O, no to widok z okna w sypialni. Dzień dobry, się spało się? Dobrze się? Tam ognicho, a we wiatce zrobiliśmy sobie kuchnię. Krzysiek dokończa porydża. A tam jest tron. Trzeba się udać w tamtym kierunku, zanim rozpocznie się gra. Posprzątaliśmy miejscówkę, loża szyderców. Klub spokojnej starości rusza dalej w trasę. Nie mieliśmy uwagi, co kogo boli. Aktywny inaczej trzeciego wieku. Tak. Kogo co strzyka. Kiedyś jak się jechało na wycieczkę, to się brało browar. Kto co ma. A teraz garjawi. A teraz ty, ja mam tabletki na to, a ja mam tabletki na to, ty te żylaki. To... Nie wiemy, dzisiaj dochodziliśmy rano do wniosku, próbowaliśmy wyśledzić, kiedy to się stało. Nie wiadomo. Ruszajmy dalej. Dzień drugi. Na chwilkę usiąść na ławce, którą znaleźliśmy przy szlaku, ale plecy domagały się odpoczynku. Ale petarda. Waldek, jak jechaliśmy tutaj, mówił, że przecież Szwecja to jest właściwie, jak to było, Waldi? Duże jezioro w dużym lesie. Jezioro w takim dużym lesie. Takie duże jezioro w takim dużym lesie. Z kamieni dorzucili jeszcze. Z kamieniami. Więc znaleźliśmy fajne, piękne dwa jeziorka. Zaraz wam pokażę. Tam są jeziorka. I postanowiliśmy sobie potem odpocząć chwilkę, więc rozłożyliśmy galimatki przy szlaku i sobie odpoczywamy. Chciałem powiedzieć, ile kosztował nas wyjazd. Waldi załatwiał prom i koszt na osobę samochodu z 4 osobami wyszedł na głowę 246 zł. Jak się zbiera punkty na Shellu, jak się ma kartę lojalnościową z Shella, to jest dosyć duży rabat, bo tam chyba za 100 punktów jest całkiem spory rabat. Koło stówy chyba, nie? Do tego na promie kupiliśmy, bo akurat płynęliśmy Vision wersją. Wykupiliśmy sobie za 16 zł od osoby Newsroom. A Newsroom to jest takie oddzielne miejsce z fotelami, z kanapami,
z herbatką, kawką, ciastkami, owocami, gdzie można sobie lot spędzić. Znaczy, rejs. Bo teraz mieliśmy jeszcze 3,5 godziny jazdy, bo to 280 km jeszcze na północ z Karlskrony. I to tyle, plus jedzenie jak wszędzie gdzie indziej, żeśmy sobie zabrali z Polski. Warto się wyposażyć w przekąski, ewentualnie coś do picia, bo na promie ceny są killer. Odprawa w Polsce spoko, przyjechaliśmy, dostaliśmy kwitek, odprawa w Szwecji spoko. To znaczy była pani z Customs i był pan z psem, takim jakby mini labradorem. Ale nie mieli zastrzeżeń, więc spoko. Paliwo na pierwszej stacji, jaką zobaczyliśmy, kosztowało w przeliczeniu na złotówki 6 zł i 44 grosze, diesel. Więc może warto przed wjazdem na prom sobie zatankować, bo jest to jakieś tam 25% drożej, jeżeli chodzi o paliwo. W poniedziałek będziemy w Boras, przejdziemy się jeszcze po mieście, zobaczymy. Wpadniemy do Wild Shopu, bo tam z Wild Shopu Waldek załatwiał przez Bazyla nam sugestie dotyczące szlaku, więc to zobaczymy, może się uda pokazać. A Wild Shop to jest malutki sklepik gościa, taki turystyczny, w małym mieście 90-tysięcznym. Zobaczmy, jak wygląda. Był plan taki, żeby zrobić cały szlak, ale z drugiej strony tak, musielibyśmy robić 3 dychy dziennie. Jak się robi 3 dychy dziennie, to właściwie w ogóle nie zostaje czasu na filmowanie i tak dalej, i tak dalej. A chcemy się nacieszyć, więc pewnie nie zrobimy całego, albo będziemy robić jakoś tak, no to ile dojdziemy, tyle dojdziemy, zobaczymy. Oczywiście nie poznaliśmy grupy referencyjnej Szwedów, ale widzieliśmy kurczę Szwedów, gadaliśmy ze Szwedami i jakoś tak zupełnie to nie pasuje do tego obrazu Szweda, który można wyczytać w internecie, czyli że on jest taki zdystansowany, coś tam, bo to tak kurczę zupełnie bardzo przyjaźni ludzie nawet bym powiedział. Tak, nic nam nie jest, jesteśmy wypoczęci, nic nas nie boli, tylko mamy niewydolność oddechowo-krążeniową. Witajcie w klubie spokojnej starości, ekwipunek dźwigany codziennie. Znaleźliśmy miejsce na obiad. Nad wodą, dla odmiany. Przynajmniej będzie można ten, po kremie z ziemniaków opłukać gary. Obiadowe przerwy są z hamakiem, więc... najpierw rozbijamy hamaki, a później robimy obiad. Grzesiu, pomachaj do tych wszystkich, którzy tak strasznie nienawidzą zdjęcia. O, no ale nie węgorzem, tej! Świeży! Mamy ich powkurzać, a nie zabić! Uwaga, pro tip. Jak się zatrzymujesz na obiad, nie rozwieszaj najpierw hamaka, bo obiad będzie później, pod kolację tak bardziej bliżej. Jesteśmy w ogóle przed tym, Hultafors gdzieś. Musimy sobie walnąć selfika z Hultafors, napisem, tabliczką. To nie jest przypadkiem taki bary, tak? Jest. Kurde, już się nie ma się gdzie schować, cholera. A chcieliśmy. A człowiek na drugą stronę Europy. Nie masz nic przeciwko, żebym cię nagrywał? Co? Nie masz nic przeciwko, żebym cię nagrywał? To możesz pozdrowić widzów kanału Ekwipunek Dźwigany codziennie, będziesz na filmie. Bardzo pozdrawiam, cała EDC, całą grupę. Dziękujemy w imieniu grupy. Jest kolejny dzień. Umowa była taka, że nie będzie padać. Więc jest burza i pada. Po pierwsze, żeśmy troszkę leniuchowali. Po drugie, dopadła nas szwedzka ulewa. Czeka, aż przejdzie. Miało nie padać. A pada. Przestało padać. Więc się wynurzyliśmy. Mamy na etapie 6, tak gdzieś mniej więcej, trochę za połową tego etapu, taką chatkę z XIX wieku, oryginalnie umeblowana, otwarta, z wyposażeniem, a obok jest miejsce, takie biwakowania z kibelkiem podobno na mapie, więc tam idziemy i tam planujemy zrobić sobie nocleg, ze względu na to, że dzisiejszy dzień jest go właściwie pół, więc zobaczymy. Zobaczymy chatkę. Chatkę muzeum otwartą całą dobę, którą można sobie po prostu obejrzeć. Sprawa ma się następująco. Jest 22:15. Doszliśmy do chatki. Jak się wchodzi na każdy etap, to się dostaje mapkę. Znaczy dostaje się. Po prostu są włożone w taką specjalny pojemniczek. Można sobie wziąć.
więc sobie wzięliśmy. Raz kamina z Stuga, albo Stuga to jest chyba wieś, albo bo to jest raz kamina, no, zbudowana w latach 1800 ileś tam. Jest otwarta normalnie, tak po prostu. Jutro rano ją wam pokażemy, bo teraz już jest trochę ciemno. Na szczęście to jest, się robi później ciemno, ale już jest tak, że się nie da w środku pokazać, bo wiadomo, nie ma światła. Ale jak weszliśmy z chłopakami, to nas trochę ścięło. Waldi wyszedł, nie mógł mówić. Ja w sumie też. Jutro wam pokażemy, bo ona jest w pełni wyposażona, łącznie z czajnikiem, lampą naftową, piecem, widłami, krzesłami, stołem z białym obrusem, przy którym można sobie zjeść śniadanie, jak tu przyjdzie się na piknik. Obok jest kibelek, w kibelku jest taka wygódka, w kibelku jest kremowy dywanik, papier toaletowy, żel antybakteryjny. A 100 metrów dalej mamy miejsce, taki overnight stay. I tam sobie pójdziemy przespać sobie nockę. A najpierw sobie zjemy, nie? Mhm. Zjemy sobie najpierw coś pysznego, bo zasłużyliśmy. Najpierw co? Idę się ubrać. Idź się ubrać. Robi się chłodno, ta wilgoć tu jest, kurczę, killer, bo padało dzisiaj trochę dużo i... Jesteśmy zmęczeni, ale to nas czekało na końcu, to przegięcie. Naprawdę. Nie wiem, co mam powiedzieć. Pokażemy wam jutro, jak to wygląda tutaj. To jest niewiarygodne. No. Zjemy coś, idziemy spać. Do zobaczenia rano. Wstaliśmy, dzień dobry. Waldek z Krzyśkiem i ze mną spaliśmy w chatce. A Grzesiek... Czekaj, bo się dobrze zamaskował. Tam jest fajna wiatka, 100 metrów od Raskaminas, Stuga. Bardzo fajnie. Miejsce na ognisko, można sobie poogniskować. Cembrowinka wkopana, bo chyba tak tu jest, nie? W większości miejsc, gdzie jest ognicho, to jest właśnie taka cembrowinka. Tu jest taka mała, obłożona jeszcze kamykami. Wiatka fajna, trochę się zarywa dach, ale spoko. Czyściutko oczywiście. A zaraz wam pokażemy chatkę i tą, co jest 100 metrów obok. I kibel wam pokażemy, bo kibel jest... Tylko jeszcze chwilka. Mamo, jeszcze 5 minut. Kurde, ale mamy niefar. Co chcemy ruszać, to pada deszcz. Ale to jest mało powiedziane. Ale fajnie pada, no. Ciężko się przypierdolić. Pada, tak? I jak przestanie, to nie pada. Nie, że strachu. Jak przestanie, to nie pada. Mądrość. Uniwersalna melodia. Do Raskaminas Stuga. Pokażemy wam chatkę. Ona jest tak po prostu. O, można sobie wejść. Niscy byli. Mieszanczek. Można sobie przyjść, piszą na mapkach, że można sobie zjeść przy stole w kuchni obiadek, czy tam co sobie kto przyniesie. Tu niegdysiejsi mieszkańcy. Jest klimat, nie? Tak? Tu jest... Nie uderz się, Waldi. Tu jest tylko prośba, żeby nie rozpalać kominka, no bo wiadomo, to jest zabytek. No, fakt, że drzwi są niskie. Zdrowo. To jo, Leclerc. Aha. No jest w pełni wyposażona, naprawdę.
Piecyk, czajniczek, lampa. I co, Waldi, podoba ci się? Miazga, nie mogę mówić. Jest gazbuk. Wpisujemy się jako ekwipunek dźwigany codziennie przecież, nie? Siedziemy sobie przy stole. Ja myślę, że można w skarbonkę coś wrzucić symbolicznie do nas. A masz złotówkę? Wiesz co, mam chyba złotówkę, ale myślę, że też możemy jakieś korony, bo też mam. Wrzucę 2 złote. Zastanawiam się, co to za jedni to byli. No i żeby nie było, wrzucę 20 koron. Dobra. A Street Lindgren, tak? Dobrze? O, dzieci z Bullerbyn. Tak, pamiętamy. Teraz wam pokażę kibelek. Ja wiem, że bez sensu pokazywać kibelek, ale... ale jest sens. Bo to taka... nietypowość. Zdążyliśmy się dopiero przyzwyczaić, że w kibelkach na trasie jest papier toaletowy, ale... dywanik i żel antybakteryjny. Czysto. Nawet nie wali. Ciekawe, nie? No, ciekawe. Popadało. Poburzyło. Znowu nas trochę przytrzymało, ale mamy plan taki, że chcemy zejść ze szlaku tego Schuherezleden i zobaczyć jeszcze parę fajnych miejsc. W poniedziałek mamy Boras, będzie nas oprowadzał Bazyr, a jutro sobie wymyślimy coś. Mamy kilka fajnych miejsc, to też będziemy nagrywać. W każdym razie dzisiaj wieczorem schodzimy ze szlaku. A jutro coś trochę bardziej zurbanizowanego, ale też liczymy na fajne widoczki. Też was tam zabierzemy, nie? Żeby nie było, że jesteśmy samoludni. Wpisaliście się wszyscy do książki? No. A, no to dobra. To chwilka przerwy i idziemy dalej. Chcemy wam coś jeszcze pokazać, bo Waldi wymyślił fajną rzecz. Dla tych, co szykują plecaka i nie chcą wydawać kupy siana. Waldi jest wyposażony. Zrobiłeś z nim trochę kilometrów i co? Niewydolność. Ciemność. Oddechowo-krążeniowa. Oprócz niewydolności oddechowo-krążeniowej. To jest plecak Dive'y. Ale jest całkiem spoko leśny. Bo to jest wędkarski teoretycznie, nie? Tak. 50 litrów ma. Ma tu jedną dużą kieszeń. Tu ma ogromną kieszeń. To takie kwadraciaste, bo na pudełka. Tu ma dwie kieszenie mniejsze. W ogóle z tego fotoplecak też by zrobił. Tu ma kaptur i odwiera się normalnie od góry, ale też pokażesz? Poka, póki pokażesz, nie pada. Pokażesz. Poka, póki nie pada. Przy okazji polecamy dry buggy z Bricomarsze. Dry buggy z Bricomarsze do gruzu. Kieszonka. Aufmachen. Kieszonka, kieszonka. Voldemar dźwigający codziennie. Ej, ale spoko za 300, naprawdę. 50? Budżetowo? Tak jeszcze, o, jakby co? Pokaż ten bałagan. No, a tu już jest. Uuuu. Dobra, nie, nie, nie. Muchy sio. I oczywiście organizery z Decathlonu. Czyżby wpływ Grzegorza? Nawet goście muszą używać słowa Decathlon, bo nas sponsoruje. A sponsoruje tylko Grzegorza, tak naprawdę. Grzegorz, ty cholerny, paskudny decathlonowski, jak mi zdążę. Płacą se zamkami i organizerami. Talon do Kauflandu dają. Poka, bo on się fajnie otwiera tu z przodu. A, no to go najpierw tylko tak. Połóż. A to jeszcze póki stoi, to pokażę ten zestaw, ten nośny głośno mówiący. Regulacja taka jak w tym, w ZPEG-u. Na rzepa. Ale solidnie wszystko tak ten. Tutaj jeszcze, tu kieszonka to też jest? To jest, ale to jest, to jest od Tamraka, nie? To jest Tamraka przypięte, nieoryginalne. No. Ale spoko. Ale wszystko tu idzie przypiąć w zasadzie chyba. No, no. Są deringi, ważna rzecz. Deringi, no. To jest fajne, bo tutaj ja bym tak tutaj obiektów, tutaj obiektów. No tu na przykład apteczka fajnie wchodzi w poprzek, nie? I są na Allegro, bo sprawdzaliśmy i kosztują teraz. Wczoraj żeśmy gapili się. 319 zł. Tak, dokładnie. No.
Tu siatka jeszcze. Kieszonka, tak. O, to sobie można coś wsadzić, żeby ten schłonął. Tak. No tu jest też taka przegroda jakby, więc można... Tu są teraz bushcraftowe laczki i na przykład tarp, nie? No. Latarka. No. Wbrew pozorom idzie tu napchać. Szmata też jest spoko, bo to jest pewnie ten, jakaś taka podruba kordury, ale no, taka jest ten, mocno... A Infinity to jest nazwa tego plecaka? Nie, on się... Infinity to jest seria generalnie dive'y. Aha. Raczej wysoka, jeśli chodzi o kołowrotki, tudzież tam wędki. Natomiast bagaże wszystkie serii Infinity są takie w normalnych cenach. O, to warto przemyśleć. Dupa cała jest ten. Tak. To jest. I można to dżuma. Tak, tylko nie spojrzeliśmy, ile waży. Ale to nieważne, ile waży. To co można sprawdzić. To nie jest nie recenzja, to jest tylko szybki tip. Jakby ktoś coś chciał ten... Przemyśleć. No i można całość tak. Nie? O, no petarda. Decathlon, Decathlon. Czekaj, ting, ting, 6 zł. 7, 7. Pada! Zaczyna padać, znowu szok. Także jak szukacie plecaka koło 50, to jedną z opcji wartą przemyślenia jest Dive'a 50 litrów Infinity. Jest spoko, przemacaliśmy go wszyscy. Spoko, jest naprawdę mocno. Dużo wytrzyma i idzie z tym chodzić, więc nie będzie po 5 km miałczenia. 300 to w sumie nie jest dużo za 50-litrowy plecak, nie? To chyba nie, w Decathlonie są droższe. Tindin. Ma takie, nie wiem czy to jest ważne, aluminiowe wstawki profilujące. Można a, bo wyjąć. On ma stelaż wewnętrzny jeszcze, można tak. Wyjąć, no, on jest zapakowany, to nie będziemy pokazywać, ale... Ale no, spoko. To jeszcze możesz zarzucić na grzbiet, to pokażemy jak na grzbiecie wygląda. Waldek ma 1,92 m wzrostu? Oficjalnie. Oficjalnie, a nieoficjalnie już się kurczy, bo jest stary. Ale spoko rzecz, naprawdę spoko rzecz. Dobry pieniądz w sumie, jak na ten litraż. Materiał i wykonanie. I Dive'a chyba to tak bez lipy, co? Ty masz go długo? No, 4 lata. No. No jest targany na ryby bardzo często. No. O. Spoko, no. Spoko. Dziękujemy, Waldemar.